kalendarze już zmienione. A co zmieni się w 2019 roku? Łukasz Karpiel, prawy, prosty. Czyli program, w którym mówimy w sposób prawy i prosty. Są z nami dr Paweł Momro, witam serdecznie, i redaktor Michał Wałach. Witam serdecznie. Panowie, z jednej strony czas na podsumowanie, bo 2018 rok już się skończył, ale z drugiej strony też trzeba się zastanowić nad tym, co w tym nowym roku nas może czekać. Tak z perspektywy naszego ogródka, to czekają nas wybory. Wybory do Parlamentu Europejskiego to w maju tego roku i wybory do Sejmu i Senatu to na jesieni też tego roku. Więc zacznijmy może od tych wyborów do Parlamentu Europejskiego, które też z pewnych przyczyn są ważne i też przywiązywana jest do nich uwaga. Myślę, że interesujące jest to, o czym mówiłeś, czyli układ tych wyborów. Jedne są na wiosnę, a krajowe wybory do Sejmu i Senatu czekają nas na jesieni. I wydaje się, że te wybory z wiosny do Parlamentu Europejskiego mogą w pewien sposób wpłynąć na te krajowe wybory, gdyż mówi się, niektórzy zwracają na to uwagę, że te wybory europejskie mogą być z jednej strony dla PiS-u trudniejsze, z drugiej strony na przykład łatwiejsze dla takich mniejszych formacji, które gdzieś tam dopiero walczą o jakiś rozgłos, więc to może wpłynąć też na wynik tego, co zobaczymy na jesieni. No ale są czasami traktowane jako sondaż nawet, taki przedwyborczy tymi wyborami krajowymi. Zwróćmy też uwagę, sondaż to jedno, natomiast jeżeli na przykład PiS osiągnąłby w wyborach do Europarlamentu wynik choćby nieco lepszy niż w wyborach samorządowych, a liderzy PiS-u sami przyznali, że w wyborach samorządowych ten wynik mógł być lepszy, a nie od razu, ale przyznali, to osiągnięcie lepszego rezultatu teraz na wiosnę będzie dyskontowane partyjnym przekazie, w tym medialnym głównym przekazie, jako rośniemy w siłę, mobilizacja, utrzymamy samodzielną większość w parlamencie jesienią, głosujcie na nas i tak dalej. Wydawało się, że PiS będzie próbował takie głosy eurosceptyczne coraz bardziej ściągać do siebie i tak sugerując, że troszkę jest eurosceptyczny, może nawet coś więcej, ale teraz widać wyraźnie, że boją się jak diabeł święconej wody słowa polexit. I teraz jest licytacja, jacy to są europejscy, jak bardzo są przeciwko polexitowi, jak bardzo chcą zostać w Unii Europejskiej. No tak, ten przekaz bardzo się zmienił. Pamiętamy, jak premierem została pani Beata Szydło, flagi Unii Europejskiej zniknęły z przekazu, z konferencji prasowych, a przecież parę tygodni temu mieliśmy konferencję pana premiera Mateusza Morawieckiego, na której no, aż biło tym euroentuzjazmem, więc temat polexitu, tak jak powiedziałeś, to jest dla PiS-u temat porażający. No być może z tego po prostu względu, że no, statystyki pokazują, że nie jest to najważniejsza dla Polaków sprawa, akurat wyjście z Unii Europejskiej, to jednak poparcie dla tego jest niewysokie. Niemniej jednak zapewne Jarosław Kaczyński będzie chciał grać na kilku fortepianach, co w polityce krajowej do niedawna wielokrotnie mu się udawało. A mam tu na myśli w ostatnich dniach wejście do rządu Adama Andruszkiewicza, no i też bardziej eurosceptycznie nastawionych takich działaczy, polityków skupionych gdzieś wokół może Kornela Morawieckiego, którzy są też niezagospodarowani. Także na pewno będzie próba też uchwycenia tych wyborców, którzy są no, radykalnie przeciwni obecności Polski w Unii Europejskiej. I pewnie też takie sprawy jak choćby konwencja genderowa, czyli jakieś tam wpisanie w polskie prawo pewnych wskazówek, w myśl których ma być ono regulowane, też będą chowane. Że ta konwencja stambulska, ta konwencja genderowa, to teraz w tym momencie nie mówmy o tym, bo to się jakoś tam z polexitem wiąże, z tą takim radykalnym eurosceptycyzmem. Tak, no w ogóle władze polskie zamiast cokolwiek zrobić z konwencją stambulską, no zaliczyły falstart, jeżeli chodzi o zmianę ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Projekt nie zdążył nawet wejść na rząd, co dopiero trafić do parlamentu, już został schowany jako rzekomo niekompetentny, jako nie nadający się do prac, więc może być właśnie tak, że to zostawiamy, zajmujemy się innymi sprawami. No, panowie, przecież w ostatnich tygodniach za przyzwoleniem wszystkich głównych sił politycznych w Polsce głównym tematem uczyniono ceny prądu,
mityczne globalne ocieplenie i to, jak bohatersko pokonywane są przeszkody w innych ustrojach nieznane, czyli na przykład związane z tym, że Polacy mogą zacząć nagle drastycznie więcej płacić za ten prąd. I rząd tutaj twierdzi, że on tę przeszkodę pokonał, no na razie na rok. I to też może rzutować, panowie, na przyszły, na okres kampanii wyborczej przyszłorocznej i na to, co się stanie po wyborach do parlamentu tegorocznych, czyli już trochę więcej, w październiku, bo może się okazać, że to naprawdę było takie załatanie środkami budżetowymi dziur w portfelach Polaków na rok, a po roku może się okazać, że król jest nagi. Mhm. Ale może być to też temat, który w kampanii wypłynie jako taka właśnie sztandarowa obietnica, tak? Jeśli w poprzednich wyborach parlamentarnych był temat 500+ i różnych programów socjalnych, teraz może być próba przedstawienia wyborów jako taki właśnie wybór między, już znamy, Polską liberalną a solidarną i ta właśnie Polska solidarna to będzie chciała na przykład dopłacać, możemy się spodziewać chyba takiego przekazu, no a Polska liberalna to pewnie nie będzie chciała tych pieniędzy przekazywać w ten sposób, no ale niewykluczone, że i opozycja pójdzie w tym duchu właśnie licytowania się na ten socjal i może cena energii stać się takim 500+ dla opozycji. Zresztą ta sprawa tej ceny energii może też PiS-owi ułatwić to, o czym mówiłeś, czyli kwestie grania na tych różnych dwóch fortepianach, co najmniej dwóch, bo tam miesza się też Unia Europejska w to, która chce badać, czy to nie jest jakoś niezgodne z prawodawstwem unijnym, czy to jest ta pomoc niedozwolona. Więc tu od razu będzie argument, że jeśli nie PiS, to proszę bardzo, ceny energii pójdą w górę, bo Unia się tym zajmie. To jest taki temat, który tutaj można powiedzieć w pewien sposób napędza nawet te eurosceptyczne nastroje, no bo skoro mamy płacić więcej za prąd, rząd coś z tym robi, a Unia mówi nie, no to w sposób oczywisty jakby powoduje, tak jak mówisz, granie na drugim fortepianie, kolejnym fortepianie eurosceptycznym, ale i te nastroje jakoś umacnia. No i do tego środowiska, ja wracam do tego, które gdzieś wokół PiS-u orbitują, czy koalicjanci ich, czy właśnie jakieś części ruchu narodowego, czy osób związanych powiedzmy ze środowiskami narodowymi. PiS w tym momencie bardziej zabiega i dba o te środowiska, niż je jakoś zwalcza czy konsumuje. PiS zmienił swoją strategię sprzed kilkunastu lat, kiedy właśnie ślad nie pozostał po lidze polskich rodzin i samoobronie. I teraz zachowuje się zupełnie inaczej względem swoich koalicjantów czy partnerów politycznych. A odwrotnie Platforma Obywatelska, która tutaj głównie z obliczem na czele Grzegorza Schetyny zabrała się za demontaż Nowoczesnej. No i można się spodziewać, że inne środowiska gdzieś tam pączkujące na lewo od Platformy też będą zagospodarowane właśnie przez Schetynę. Jeszcze do tej opozycji wrócimy, ale ty wspomniałeś o tym, że środowiska narodowe, czyli takie zagospodarowanie tej od prawej strony, ale jest też środowisko, chodzi o obrońców życia, które też jest dość ważne i też niejako w cudzysłowie zachodzi PiS od prawej strony, wypominając, że ciągle kompromis aborcyjny obowiązuje, choćby nawet ta przesłanka eugeniczna nie została naruszona. Jestem pewien, że to będzie wracać w najbliższym roku. Tak, w trakcie kampanii obrońcy życia z pewnością będą przypominać obietnice PiS-u z czasu, kiedy był w opozycji i to, jak PiS zachowuje się w ostatnich latach, w tych latach, w których rządzi, temat będzie wracał i będzie z pewnością bolesny dla PiS-u, szczególnie, że słyszymy, że również hierarchowie Kościoła i upominają się o ten temat, zwracają na to uwagę, że no w końcu trzeba byłoby coś z tą aborcją zrobić. Tutaj też jest potencjalnie pewne remedium na problemy rządzącej partii. To remedium nazywa się Trybunał Konstytucyjny. Politycy PiS dali do zrozumienia, że nie chcą w Sejmie procedować projektu, prawie milion podpisów, tak, obywatelskiego dotyczącego ochrony życia. Utknęło to gdzieś w komisji, podkomisji, ta się nie chce za bardzo spotykać, ale sprawa jest też w Trybunale Konstytucyjnym, który może przecież suwerennie wydać orzeczenie, że część obecnie obowiązującej ustawy z 1993 roku jest niezgodna z konstytucją, na przykład w zakresie właśnie aborcji eugenicznej. Tego konkretnie dotyczy zapytanie, wniosek złożony do Trybunału i to by w jakiś sposób obóz rządzący wybawiło z kłopotu. Więc na pewno ta sprawa będzie wracać.
zwłaszcza, że te projekty obywatelskie no, cieszyły się sporym poparciem, bo zatrzymaj aborcję wcześniej, stop aborcji, jest trybunał. Pojawiają się, tak jak powiedziałeś, naciski ze strony Kościoła w tym kierunku, żeby coś jednak z tym zrobić. A jednakowoż w polityce tej międzynarodowej, zagranicznej, bo też rozmawiamy o tym wyborach do Europarlamentu między innymi, a ten rok, czyli 2018, tu się skończył, też obfitował w takie, jakby można powiedzieć, zwroty dramatyczne. Pamiętacie ustawę o IPN, choćby nawet w jaki sposób ta retoryka o tym wstawaniu z kolan trochę, no, pokazała prawdziwe swoje oblicze, jak to wygląda, to wstawanie z kolan. No tak, i to nie jest temat, który PiS będzie chciał pewnie przypominać, to jest temat raczej delikatnie mówiąc kompromitujący. Podobnie sprawa z panią ambasadorem amerykańską w Polsce, która też w takim no, nieprzyjemnym tonie próbuje wpływać i skutecznie to robi z tego, co możemy się dowiedzieć. No i jeszcze jest sprawa ta z reformą sądownictwa, która też w końcu się okazało, że Unia Europejska, ta słaba Unia Europejska, która miesiącami nic nie potrafiła, no chociażby w sprawie imigrantów, Unia Europejska nie potrafiła nic zrobić, w tej sprawie udało się eurokratom skutecznie wywrzeć nacisk na PiS po prostu. I to jest dla PiS-u wstyd w roku właśnie kampanii wyborczych. No pani ambasador amerykańska też potrafi grać kijem i marchewką, bo z jednej strony naciski w sprawie TVN-u, w sprawie tamtej afery, a z drugiej strony tutaj jakieś przyrzeczenia, obietnice, że sprawa wiz dla Polaków do Stanów Zjednoczonych dla niej jest kluczowa i ona zrobi wszystko, by załatwić to do końca 2019 roku. Ale macie wrażenie, że to jest taka mityczna trochę już sprawa z tymi wizami. To każdy ambasador, który przychodzi, mówi, nie, wiecie co, ja załatwię, nie, to ja będę tym, który te wizy załatwi. No i potem pytanie jest, czy w ogóle jest jeszcze, czy to jest takie ważne rzeczywiście w tym już momencie. Prezydenci, nawet teraz prezydent Duda, wydaje mi się, że jak był w Stanach, to tam ten temat w ogóle się nie pojawiał. Wydaje mi się, że jak jeszcze 10 lat temu, to każdy polski prezydent, który tam się pojawiał w Stanach, to ten temat wiz, przynajmniej na krajowym podwórku, wracał i był właśnie traktowany jako priorytetowy. Teraz to już nikt tego nie traktuje poważnie. No tak, cóż więcej dodać. Mamy problem wizowy gdzieś w tle, mamy problemy z opozycją, znaczy opozycja ma problemy tak naprawdę, aby jakoś w tym przekazie z PiS-em rywalizować i pewnie można podejrzewać, że ta rywalizacja polityczna i ten przekaz medialny będzie ze strony opozycji. Z tego się wycofali, oni są niesłowni, oni są niewiarygodni, a PiS będzie mówił, ale zrealizowaliśmy to jest i tak, nie wiem, 10 razy więcej niż to, co zrobiła przez 8 lat Platforma, więc głosujcie na nas. I to będzie być może starcie takich wywołać temat koncepcji. Opozycji, to też trzeba patrzeć tam w tych szeregach opozycji, też się dzieje. Nowoczesna powoli zaczyna spoczywać w pokoju, Platforma wyssała te osoby, na którym zależało, reszta tam sobie gdzieś orbituje. Z lewej strony też próbują Platformę zachodzić jakieś ruchy typu Partia Razem i jakieś takie skrajnie lewicowe. Więc widać, że też, tam też wrze, że oni też ten ciśnienie takie przedwyborcze odczuwają. No Biedroń będzie miał test właśnie swoich środowisk w trakcie wyborów do Europarlamentu. W opozycji, przypomnijmy, jest też partia Janusza Korwin-Mikkego, ugrupowanie Wolność. Korwin-Mikke zdecydował, że w tym roku idzie razem z częścią ruchu narodowym, z ruchem narodowym właściwie do wyborów. No, ja tu nie przewiduję sukcesu wyborczego, bo to już było testowane w 2007 roku w koalicji z LPR-em i nie wypaliło, a sukcesem dla tego środowiska będzie, jeśli w ogóle utrzymają tych 4 europosłów, których mieli 4 lata temu. No ale zobaczymy, to jest wszystko przed nami i my sobie tutaj tylko tak we trzech spekulujemy, natomiast zobaczymy. Widać, że tam walka o bycie twarzą opozycji jest, nie? Bo zgłaszają do tego pretensje kilka osób, i Schetyna, i Biedroń, i Nowacka, i jeszcze paru innych gości. Kośniak-Kamysz w ostatnich dniach się pojawił. Podobno właśnie Polacy widzieliby jego jako takiego kandydata. Widać, że tam pod tą pokrywką też się rusza, jest tam gdzieś jeszcze w tle Zandberg z Partii Razem, więc jest na pewno Biedroń. Właśnie i będzie się na pewno się działo. Rozmawialiśmy o tych cenach energii, a to jakoś prowadzi nas chyba w kierunku Francji, w której te protesty trwają wciąż, a to były, przypomnijmy, protesty głównie o charakterze ekonomicznym, jakie to Francuzi stwierdzili, że tak dalej być nie może, że ta sytuacja się pogorszyła. Być może PiS poczuł taki oddech żółtych kamizelek na plecach. Ciężko powiedzieć, w roku wyborczym z pewnością wszelkie tego rodzaju wahania cen będą
boleśnie wpływały na kondycję, na poparcie partii rządzącej. No chociażby właśnie a propos Francji, co się stało we Francji. Najświeższy sondaż poparcia pokazuje, że aż 75% Francuzów jest niezadowolonych z rządów Emmanuela Macrona. No to jest fatalnym wynikiem. Tak naprawdę jedynie 25% ludzi to jakoś ma inne zdanie na ten temat. 75% mówi mu nie. To jest potężna grupa ludzi, no to już trzeba się z takim głosem liczyć. Jeśli taki scenariusz miałby być powtórzony w Polsce, to myślę, że całkowicie by to przemodelowało naszą scenę polityczną. Z tym, że jednak we Francji mamy inne społeczeństwo, dużo bardziej przerobione przez rewolucję, dużo bardziej zróżnicowane. A i panowie też, może warto wziąć pod uwagę, że ja się nie specjalizuję w polityce francuskiej, ale to, co obserwuję u nas w kraju, to jest każdorazowo próba przewidzenia i zapobieżenia problemom o charakterze makroekonomicznym i o charakterze jakichś obciążeń czy nowych, czy wzrostów obciążeń dla gospodarstw domowych i zapobieżenia temu. I do tej pory władze to robiły. Choć cały czas, powiedzmy to jasno, podwyższają podatki, ukryta, ale dodatkowa opłata w cenie paliwa właściwie od 1 stycznia ma obowiązywać, a ceny paliw przy spadkach na giełdach wzrosły już pod koniec minionego roku. I wielu to właśnie interpretowało jako po cichu zwiększanie marży na pokrycie przez koncerny. No zostawmy. Generalnie tutaj dość dobrze jest rozpracowywany temat potencjalnych zagrożeń dla układu władzy, co nie jest wcale spójne z zagrożeniami dla państwa jako takiego, bo no, umówmy się panowie, nie można w nieskończoność zwiększać deficytu. PiS się chwali, że deficyt ma niski, ale umówmy się, przy takim wzroście gospodarczym i takiej koniunkturze, gdyby nie ogrom tych projektów socjalnych, to tak naprawdę budżet mielibyśmy zrównoważony. Co oznacza zrównoważony budżet? Że wypada Polakom, Polkom z utrzymywania co roku 30 do 40 miliardów samej obsługi długu publicznego. To jest wtedy dużo mniejsza kwota, to wtedy no, ktoś powie 30 miliardów, aż 500 plus, tak? To 20 kilka miliardów, więc tak naprawdę gdyby Polska została oddłużona, co nie jest na rękę nie tylko PiS-owi, ale wielu różnym środowiskom, ale gdyby Polska wchodziła w ten rok dużo bardziej oddłużona, no to nawet polityka socjalna nie musiałaby być finansowana kosztem deficytu czy jakichś przyszłych problemów, bo te przyszłe problemy nadejdą i PiS też tak rządzi, że w wielu obszarach stawia na tymczasowość, na jakieś protezy pewnych rozwiązań, które dają zyski polityczne tu i teraz do wyborów, powiedzmy w perspektywie roku, dwóch. Natomiast co będzie dalej, no tu znaczy, możemy się martwić. Ja myślę, że to nie jest w ogóle specyfika, że PiS tak robi, bo taka prowadzenie polityki rok, dwóch to się już nawet nie zgodzę, rok takiego budżetu maksymalnie, roku budżetowego, to jest specyfika rządzenia w III RP. Tak może się, po prostu specyfika tak się, demokracji, no, tak? Może właśnie. Patrzenia na sondaże, patrzenia na opinię publiczną i pewne rzeczy, które wymagałyby jakiejś odpowiedzialności, odwagi, czy rezygnacji może z pewnych programów socjalnych na przykład, no to odbiłoby się na poparciu. No i w polityce demokratycznej nikt się na coś takiego nie zdecyduje. Zresztą ja nie chciałem budować łatwej analogii oczywiście między Francją a Polską, że te protesty się przeniosą, ale jednak o tej Francji warto na to zwrócić uwagę. O, niektórzy sugerowali, że po zamachu terrorystycznym, to ta energia się wyczerpie, jak gdyby znowu ta zgoda taka zapanuje, ale nie, okazuje się, że te protesty dalej trwają. Ten spadek sondażowy Macrona, dymisja tam jednego z współpracowników prezydenta, no widać, że tam też wrzeszczą Francja. Trochę Francuzi są chyba nawet sami winni, bo zwróćcie uwagę, jakich oni prezydentów w ostatnim czasie wybierają. No, Macron, wcześniej Sarkozy, który zaczynał jako taki szeryf, który posprząta sprawę imigracyjną, a skończył jak... No, Macron miał w zasadzie jedną cechę, która go predysponowała do tego, żeby być prezydentem. To znaczy w drugiej turze nie był Marine Le Pen. Cokolwiek, bo oczywiście o niej nie mówi, nie chce jej wychwalać, natomiast chyba tym się głównie kierowała większość społeczeństwa francuskiego, że ktokolwiek by się nie znalazł w drugiej turze razem z Marine Le Pen, no to by po prostu wygrał i to było to wielkie szczęście Macrona, że miał ten 1 czy 2% więcej niż trzeci w stawce kandydat. Czyli z pewnością warto obserwować sytuację we Francji i patrzeć, co tam się będzie działo. A kolejny nasz sąsiad, czyli Ukraina.
Na Ukrainie w niedługim czasie będą wybory, wybory prezydenckie. I tam też jest kilku kandydatów, którzy chętnie by ten stołek po Poroszence przejęli. Znowu się pojawia Julia Tymoszenko, a notowania Poroszenki wcale nie są tak wysokie. A co ciekawe, dość dobre notowania w tej pierwszej trójce. Pojawia się człowiek, satyryk, który przez długi czas był wymieniany w tych sondażach, ale nie mówił, że w ogóle startuje. On się właśnie pojawiał jako najbardziej przez Ukraińców widziany człowiek na tym stanowisku. Teraz pojawia się informacja, że zdecydował się, że będzie kandydował. Także Ukraina w kłopotach, a być może satyryk zostanie prezydentem, ale chyba nie zaryzykuje stwierdzenia, żeby tam mogło być gorzej. No to może być taka ukraińska powtórka z Pawła Kukiza w Polsce i z takiego ruchu, powiedzmy, lekko antysystemowego. On pewnie wybierze, ten człowiek pewnie, on wybierze pewnie jakiś jeden postulat i będzie z nim, będzie z nim szedł. Natomiast, no i może uzyska dobry wynik, a na przykład nie wygra i na tym wyniku będzie coś chciał dalej budować. Ciekawe, czy wtedy w przypadku drugiej tury byłoby na Ukrainie jakieś referendum, jak u nas. Otóż ciekawe, jak będą się układały, zresztą nasze stosunki z Ukrainą. Została zapowiedziana dymisja naszego ambasadora, Jana Piekło, który odchodzi w niesławie, bo kilka wypowiedzi, które, o których media mówiły tego ambasadora, no, pokazywały, że nie jest on właściwą osobą na właściwym miejscu. Zresztą taka asymetria tych stosunków między Polską a Ukrainą była dość uderzająca. No tak, to już od wielu lat zresztą, to się w ogóle niestety nie zmienia. My bardzo chcemy być przyjacielem Ukrainy, a Ukraina nawet nie udaje, że traktuje nas bardzo często po prostu przedmiotowo. No to chociażby ta sprawa z urodzinami Stefana Bandery, które teraz na przełomie roku tak pojawiła się ta sprawa, no to pokazuje, że Ukraina nie jest zainteresowana nawet wykonywaniem jakichś gestów przyjaźni względem Polski. Co ciekawe, no w sytuacji kiepskiej, sytuacji gospodarczej, trudnej i no, wojny non-stop na Ukrainie od czterech, już prawie pięciu lat, niedługo będzie pięciu lat, trwa wojna. I ta sytuacja się nie zmienia. Ukraińcy tak jakby, nie wiem, pogodzili się chyba z tą sytuacją, ale relacje wobec Polski cały czas są takie same. To jest też w pewnym sensie efekt słabości polskiej polityki zagranicznej, że tego wpływu na Ukrainę nie potrafimy uzyskać, a są do tego różne drogi, środki. Są już w tej dziedzinie specjaliści i nie mam tu na myśli tylko wielkich imperiów w rodzaju Chin czy Stanów Zjednoczonych, ale w Europie, no kto rządzi Europą? Raczej bez zmian. Najwięcej mają do powiedzenia rządy Niemiec, Francji. Wielka Brytania teraz ma ogromny problem. Osłabiła swoją pozycję międzynarodową w związku z tym, że ten rząd przede wszystkim w związku z tym, że ma ogromne problemy z realizacją Brexitu, choć sam Brexit w dalszej perspektywie może im pomóc. No ale jak to, dojść do tego Brexitu czy nie, bo ta telenowela pod tytułem Brexit ma tą datę końcową wyznaczoną, ale te negocjacje to już takie troszkę kabaretem. W tej chwili sytuacja wygląda, zdaje mi się, tak, że gdybyśmy chcieli jakiś osąd wydać teraz w styczniu o tym, co się stanie w marcu, to jest tak niepewna, że musielibyśmy tak naprawdę tutaj na ślepo strzelać. Tak naprawdę nie wiadomo, czy to będzie Brexit z umową, Brexit bez umowy, czy są nawet jakieś pomysły, żeby tego Brexitu nie było. Więc tak naprawdę w tej chwili chyba każda z szans jest równie prawdopodobna. Dokładnie. Zwłaszcza, że Wielka Brytania to przez jakiś czas miała być naszym sojusznikiem w Europie. Teraz w przypadku Brexitu tego sojusznika nie ma, czy gdyby on ucieka. Coś tam słychać o tym, że jakieś porozumienie z Włochami, spotkanie z ministrem spraw zagranicznych, jakaś reorientacja jest widoczna. Panowie, gdybyśmy szerzej spojrzeli w kierunku wschodnim, Rosja i Białoruś, też w ostatnich czasie przed końcem 2018 roku, tam też widać było, że coś się działo, więc pewnie ten serial też się będzie rozgrywał. W grudniu się pojawiła informacja, która sprowadzała się do tego, że Rosja stawia Białorusi warunki. Albo jeszcze głębsza integracja, albo rynkowa cena surowców energetycznych i to było de facto podstawienie Białorusi pod ścianą, gdyż urynkowienie cen dla tego kraju jednak niezamożnego byłoby zgodnie z prognozami bardzo bolesne ekonomicznie. Tak, no już od dawien dawna wielu obserwatorów podnosi, że Białoruś trzyma się z Rosją nie
ze względu na jakąś miłość czy braterstwo narodów, ale ze względu na pieniądze, zyski, koncesje, tańsze surowce i te czynniki ekonomiczne, to co Rosja od dawna dobrze, skutecznie robi, tutaj odgrywają znowu główną rolę i Łukaszenka będzie musiał, prezydent Łukaszenka będzie musiał znowu jakiegoś wyboru dokonać, jakoś się nagiąć, pewnie nie uzyska takich warunków, jakie by chciał. A z drugiej strony, no to jest kraj, który właściwie jest w takiej stagnacji, tam nie ma jakiegoś dynamicznego rozwoju, jakby to zestawić z Rumunią czy z Bułgarią, to jest bardzo słabo. Bardzo słabo Białoruś wygląda na tle tych takich szybszych gospodarek Europy. No i uzależnienie od Rosji przede wszystkim ekonomiczne. To co ciekawe, oczywiście to sytuacja jest dynamiczna i to może się zmienić, ale widziałem już informację, że od nowego roku Białoruś płaci rynkowe ceny za surowce energetyczne. Jeśli by to się faktycznie potwierdziło, jeśli takie informacje by do nas kolejne docierały i przez kolejne miesiące, to by oznaczało, że Białoruś dokonała wyboru geopolitycznego tak naprawdę i opowiedziałaby się przeciwko zacieśnianiu relacji z Rosją, za jakąś suwerennością jednak. Jest znowu pytanie, czy w Warszawie ktoś zrobi z tego użytek? Czy ktoś to wykorzysta i w jaki sposób? Ja obstawiam, że raczej nie, ale zobaczymy. Ten rok pod tym względem może być ciekawy. Równie ciekawie, to przenieśmy się za ocean, może być w Brazylii, bo ten prezydent, który został zaprzysiężony nie tak dawno, a już jego pierwsze kroki pokazują, że chce zasłużyć na miano takiego nowego Trumpa, zresztą tak się o nim mówi, o takim brazylijskim Trumpie. Trump z tropików. Tak, tak, na tle takich niewyrazistych albo bez wyrazu zupełnie polityków, ten człowiek jest naprawdę, widać, że coś czegoś chce. Chociażby na tle pana Trudeau, tak, też to jest ta sama zachodnia półkula i pan Trudeau tutaj chciał, premier Kanady, podobno jakiś banknot z symbolami LGBT, tymczasem pan prezydent Brazylii Bolsonaro, jeśli dobrze wymawiam, w drugą stronę prowadzi politykę, to znaczy tak zwane przywileje dla tak zwanych środowisk LGBT chce wycofać. Tak, żeby nie były traktowane jako prawa człowieka. Tak. To jest dość takie dla tych środowisk drastyczne, bo to przecież to jest coś, co się udało połączyć prawa człowieka, które same w sobie są taką, no wiadomo, lewicowym raczej pomysłem, ale żeby w to włączyć prawa osób LGBT. I to się dzieje jednak w dużym kraju. Właśnie. Brazylia jest też potężnym krajem, też istotną gospodarką, co prawda ze swoimi problemami, olbrzymimi obszarami biedy, natomiast jest to kraj, który w całej tej światowej układance gospodarczej ma swoje konkretne znaczenie. I pewnie prezydent Brazylii będzie patrzył w kierunku prezydenta Trumpa. Co widać, że ten kierunek jest widoczny, plus jego zapowiedź, że zostanie ambasada, że przeniesie ambasadę do Jerozolimy, więc widać, że ten kierunek tego takiego sojuszu z Ameryką, gdzieś jakieś takie patrzenie w kierunku Izraela, no, będzie pewnie postępować. A dlatego też trzeba zwracać uwagę nie tylko na po kraje, o których mówimy, ale na pewne procesy. Tu padła sprawa właśnie ruchu LGBT, bo trzeba zwrócić uwagę, że cóż panowie, rządy się zmieniają, a jednak ta rewolucja, ten walec rewolucji niestety postępuje, zarówno w kwestii homorewolucji, jak i w kwestii aborcji i tego typu. No tu niestety trudno o jakiś optymizm wielki. No w Stanach jest ten problem, że tak jak lokalnie gdzieś podejmowane są, nawet jest większość za pro-life, jakieś inicjatywy, ustawy, tak wisi nad tym prawem lokalnym prawo federalne i ten wyrok Roe vs. Wade, który tak naprawdę póki nie zostanie odwrócony, zastąpiony jakimś innym orzeczeniem Sądu Najwyższego, będzie bardzo utrudniał walkę z aborcją i po prostu ukonstytuowanie się prawa do życia w Stanach, ale potencjał środowisko pro-life ma tam duży. No, generalnie w ogóle można przypuszczać, że jeśli jeszcze tego nie zrobili, to większość zdobędą w Partii Republikańskiej konserwatyści i oni w tym kierunku partię poprowadzą. Tam będziemy mieć znowu prawybory. Tym razem więcej pewnie będzie się działo po stronie demokratów, gdzie będą musieli wyłonić kandydata, kogoś, kto stawi czoła Trumpowi w walce o reelekcję. No i zobaczymy, no jak na razie wybory demokraci mieli dość pomyślne, jeśli chodzi o Izbę Reprezentantów. Cząstkowe do Senatu też, chociaż w większości nie uzyskali. Zobaczymy, co będzie w tym nowym roku.
Kluczowa, tak jak mówię, będzie kandydatura, jeżeli chodzi o rywala w wyborach prezydenckich. W tym roku poznamy kontrkandydata Trumpa i wtedy dowiemy się, jaki Amerykanie będą mieć wybór. Prawdopodobnie ze strony republikańskiej będzie to Trump, z drugiej strony, tak jak Paweł powiedział, zobaczymy, ale te kolejne wybory amerykańskie będą w pewnym stopniu także wyborami czy za życiem, czy za aborcją, bo przecież, tak jak powiedziałeś, tutaj wyrok Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych wisi nad tym całym ustawodawstwem w Stanach Zjednoczonych i w poszczególnych stanach, a żeby doszło do jakiegoś innego orzeczenia, potrzebna jest zmiana składu personalnego Sądu Najwyższego i to należy do kompetencji prezydenta. Więc jeśli doszłoby do zmiany, Trump przestałby być prezydentem, lewica by przejęła ten urząd, no to o żadnej zmianie nie będzie mowy, o żadnej zmianie w stronę pro-life. Ja się podpisuję pod tym, co kolega powiedział. Dużo znaków zapytania. Bardzo nerwowo się w ostatnich dniach giełda amerykańska zachowuje. Są duże skoki góra-dół, szczególnie indeks Nasdaq szaleje. A to jest też ten problem, że tam chyba z administracją znowu są przymusowe urlopy, ale to Amerykanie często w styczniu mają tego typu problemy. Jeżeli sobie z tym poradzą, no to też nie będzie to wpływało na osłabienie siły takiej geopolitycznej, międzynarodowej tego mocarstwa. No, trzeba też zauważyć, że Trump w ostatnich tygodniach zrobił niemałe zamieszanie dla tej właśnie geopolityki amerykańskiej w sprawie Syrii. Informacja o wycofaniu wojsk to jest jedno zamieszanie, które spowodowało nawet dymisję ważnego polityka amerykańskiego. Z drugiej strony mamy przecież cały czas trwający spór, czy jak niektórzy nawet mówią, wojnę handlową z Chinami, gdzie w tle jest z jednej strony potężne pieniądze, z drugiej strony polityka, a jeszcze gdzieś tam w tle mamy przecież tak bliżej, bardziej przyziemnie, no nawet dostawców urządzeń mobilnych czy smartfonów, z czego korzystamy wszyscy, więc tak naprawdę ta sprawa jest bliższa niż by się mogło wydawać. Warto uważnie patrzeć na Chiny, bo to jest chyba taki gracz, który wszyscy mówią, że on jest wielki, że wiedzą, a jednocześnie jest jakoś tak niedoceniany, a być może jego działania nie są aż tak łatwe do zaobserwowania. A że są, to chyba nie mamy wątpliwości. No, tak duże państwo z takim potencjałem gospodarczym, no trudno, żeby jakoś nie chciało odgrywać tej roli na swój, sobie wiadomy sposób, takiego mocarstwa, które wpływa na to, co się dzieje też w innych krajach. Tak byłoby rzeczą absurdalną, gdyby ta technologia właśnie chińska, która jest dostępna we wszystkich praktycznie krajach świata i niemalże we wszystkich domach, no, gdyby w jakiś sposób nie umacniało chińskiej potęgi, czy informacje o jakichś szpiegostwach, ale no, chociażby budowanie potęgi finansowej Chin, bogactwa w ten sposób, no to pokazuje, że jest to kraj, z którym też wszyscy powinni się liczyć i w 2019 roku też będzie odgrywał istotną rolę. I Polska od tego nie jest, jak powiem, wolna. Tutaj żadne mówienie sobie, że Chiny są daleko i że nasza chata z kraja, nie. To też trzeba na to zwracać uwagę. A jeszcze jedna rzecz, panowie, na zakończenie. A jak mówimy o tej agendzie światowej, takiej tej lewackiej, postępowej w cudzysłowie, to trzeba też zwrócić uwagę, że coraz mocniej w niej zaznaczona jest kwestia tak zwanego zrównoważonego rozwoju, który to sprzedaje się jako takie dobro, też polski rząd, jak gdyby często tym szafuje, tym hasłem, a jednocześnie, jak już wielokrotnie mówiliśmy też w tym programie o tym, że za tym kryją się rzeczy naprawdę bardzo niebezpieczne. No tak, jak mówiliśmy tutaj wcześniej o cenach energii, to wszystko przecież wiąże się właśnie z tymi ekologicznymi ideologiami, ekologicznymi założeniami. No mieliśmy szczyt w Katowicach, gdzie Polska no, została tak pokazana nie za dobrze i to jeszcze kiedy? W grudniu, w trakcie Barbórki w Katowicach, czyli w stolicy województwa śląskiego, więc tak naprawdę tutaj ciężko przewidywać, na pewno się tak nie stanie, żeby te pomysły, te plany się zatrzymały, tylko to wszystko będzie szło do przodu i Polski to także nie ominie. I te koszty tych nierzadko fanaberii, no zapłacą ci na dole. To jest właśnie przykład też Francji. O to chodzi, że za te pomysły też my płacimy. I nie chodzi tylko o pieniądze, żeby była tak, jasność. Tak, również o inne, kwestie o inne sprawy. 2019 rozpoczął się. Zobaczymy, co nas czeka. Z tego, co o czym mówiliśmy, tych miejsc, pól, na które warto zwracać uwagę, jest wiele i na pewno my robić to będziemy. I będziemy patrzeć na to zawsze z tej perspektywy, która jest najwłaściwsza, czyli z perspektywy katolickiej.
Doktor Paweł Momro. Dziękuję. Redaktor Michał Wałach. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. To był program Prawy Prosty na kanale PCH24 TV. Zachęcam do oglądania, subskrybowania i udostępniania. Łukasz Karpiel, zastępca redaktora naczelnego portalu pch24.pl.